No i tutaj w dzisiejszym filmiku pokażę Wam, jak się wymienia świece Astra J 2015 rok 1.7 TDI. Proszę bardzo. Zaraz zrobimy światło. Może widać, może nie widać. Gówno widać, ale coś widać. Pierwszy tutaj kanał. Kanał, że tak powiem. Pierwsza świeca. Czapeczki już wszystkie są luzem, o, ale przed odkręceniem każde to miejsce było zapsikane. Zapsikane takim środkiem jak kontakt, co za moment, jak to się mówi, odparowuje w warunkach podwórkowych, pogodowych. Także ten, po zapsikaniu odczekałem 2 minuty, 3 minuty. I wtedy się zabrałem za wymianę świec. Zaraz pokażę, jakiego klucza użyłem, żeby nie spartolić roboty. Może to nie jest profesjonalny klucz. O, jeszcze pokażę. Może to nie jest profesjonalny klucz, ale takiego użyłem, bo ma rozłożone siły na dwa ramiona, na lewą i prawą stronę. Jeżeli to będzie zwykły klucz z jednym ramieniem typu grzechotka i nasadka, wiadomo, klucz 10 do akurat tych świec, to można, jak to się mówi, ukręcić świecę, może się zerwać po prostu, nie? Także radziłbym z tymi ramionami tutaj, co macie pokazane na filmiku. Także ja tym sobie kluczem poradziłem bardzo szybko, ale zapsikałem tym środkiem dosyć porządnie, że tak powiem, aż kałuża stała. Także to jest ten najprostszy sposób i będą świece sprawdzane pod kątem, czy któraś jest spalona, czy nie. Także na tą chwilę tyle. Pokazuję na szybko, jak to wygląda w procesie, jakiego klucza trzeba użyć. No i wymiana nie jest jakaś trudna, nie ma filozofii, cztery czapeczki się rzuca, wiadomo, te miejsce zapsikuje się tym płynem, można kupić sobie jakiś inny, jak ktoś tam ma lepszy pomysł, lepszą ideę. Ja użyłem takiego i jest perfekt. Mogę jeszcze na koniec pokazać, jaki to, żeby nie było, o, takiego kontakt spraya użyłem. Popsikałem ładnie, dosyć intensywnie na każdą świecę i pomogło. Także życzę samodzielnej, łatwej wymiany, no i szybkiej.